Lego o Lego Castle. Nie przywrócimy wam Lego Castle, nie ma takiej opcji. To było dawno, teraz już nie ma, teraz tylko Monkey Kidy, nie ma takiej szansy, zapomnijcie. Podróbki o Lego Castle. No elo. WTF, WTF, WTF. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z niebyle klocem, ponieważ jest to lele, które jeżeli mnie pamięć nie myli, zostało zamknięte i to przez policję i w ogóle pozwane przez Lego podrobianie. A co oni tu podrabiali, ja się pytam, drogie Lego, przecież to nie jest podróbka, bo wy już dawno kasli nie macie, a czegoś takiego z kasli nie mieliście. Więc co oni podrabiali? No ja nie wiem, moi drodzy. Natomiast też się zastanawiam, o co właśnie chodzi z tymi podróbkami, gdyż w sensie one znikły dawno, a na przykład w moim Chińczyku dopiero niedawno się pojawiły, więc pomimo tego, że już ich chyba nie produkują, to one cały czas jeszcze są gdzieś do kupienia, także wiecie, no tutaj nie wszystko jeszcze stracone, a kiedy otwieraliśmy lele i one raczej dobrą podróbką, niech już będzie podróbką dobrą są, jest to dobra jakość, ale zobaczymy, zbudujemy to dzisiaj. Building Block Series, moi drodzy, i tu piękne motto: the more you play with me, then happier I will be. Tylko w bardziej klimatach średniowiecznych to powinien zaśpiewać. Czyli im więcej się bawisz ze mną, tym jestem szczęśliwszy. Nie wiem, kto to mówi, czy ten król, czy ten koń. Może ten koń faktycznie to powiedział. A może któryś z tych żołdaków, wojaków, tudzież królów, moi drodzy. Przyjrzyjmy się jednak najpierw opakowanku. Spójrzcie, do kupienia mieliśmy kilka opcji, moi drodzy. Tak, koń to był osobny, był traktowany jako figurka. Ten lub ten, dwóch takich wojaków. Król lub tutaj drugi. To chyba musi być jakiś przywódca tych drugich najwyraźniej. No i dwóch jeszcze takich bardziej, no bo tu mamy łuczników, kuszników, a tu mamy tarczników, dzidowników. Moi drodzy, bardzo ważne jest to, że chyba każdy z nich ma fragment czegoś takiego, co składa nam się na wspólny taki element. A zobaczymy, czy on tu się cały znajduje, czy to jest tylko połowa jego. Jak to, moi drodzy, wygląda? Ten zestaw kosztował mi 6 zł, czy taka tradycyjna cena, jak za podróbki. Natomiast nietradycyjne tu jest to, że spójrzcie, znajdujemy karty, bo przy karty nie wszędzie mamy te karty, a tutaj mamy, moi drodzy. No i cóż w tych kartach możemy znaleźć? Czy w ogóle z tego da się uzbierać jakąś fajną grę? Zapewne tak, ale pewnie ona będzie skonstruowana tak jak i większość tych gier, na zasadzie papier, kamień, nożyce, tylko w wersji średniowiecznej, czyli dzida, halabarda, smok. Fajny tył, spoko, w sensie widać, że jakiegoś grafika, w sensie z gimnazjum tutaj mieli. No i karty, moi drodzy, przyjrzyjmy się. Nie, to nie jest papier, kamień, nożyce, tu po prostu mamy też inne tradycyjną metodę. SP. Czemu wszystko jest SP? Nie wiem. Natomiast jakiś śmieszny render. Dobra, przyjrzyjmy się kartom, tak one wyglądają. No ten jest, nie, król jest najsilniejszy. Dobra, król jest najsilniejszy. No, czyli jak w prawdziwym życiu. Nie, doceniam. I naprawdę jakość w miarę okej. Nie są to te jakości, które na przykład nam Blue Ocean daje w oryginalnych kartach Lego. Niemniej jest to jakość dobra. Mówię, lele kiedyś już miałem i na przykład teraz mnie już boli na starcie. W ogóle opakowanie fajne, bo patrzcie, kurde, też jakieś inne. Boli mnie niestety to na starcie, że nie otrzymujemy tutaj instrukcji. Jak wiecie, znacie moje opinie o braku instrukcji. Jeżeli ja miałbym 4 latka i chciałbym to zbudować, to naprawdę z tego kartoniku może być średnio. A nawet jeśli ten kartonik wywalę, to jak to ja za rok odbuduję, nie wiem. Nie wiem. Moi drodzy, sam król budujemy, no bo właśnie, mamy do zbudowania przypuszczalnie całość. I ja teraz nie wiem, jak mam to zrobić, ale moi drodzy, dzieje się tu dobrze. Powiem wam szczerze, dzieje się tu dobrze. Spójrzcie. Nadruk i to wykonany całkiem naprawdę dobrze. Całkiem solidnie, jakość kloca okej. Trochę jest słabsza niż Lego, ale bo ja wiem, po prostu jest inna niż Lego, ale czy słabsza, to nie wiem. Spójrzcie, tu na złoto mieniący się taki znak i jest on zrobiony naprawdę okej i nadrukowany. No tu jakieś minimalne, ale tego prawie nie widać, moi drodzy. Mamy również pelerynkę, co ciekawe, z jednej strony pelerynka jest taka, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, taka zamszowa, a z drugiej strony jest całkowicie śliska. No ciekawy zabieg, ale Lego również tego nie robi. Ja mówię, teraz muszę to zbudować z tego i ja mówię, nie wiem jak i kurde, przydałaby się instrukcja lele. No macie tutaj mikro minusik, zębiska tutaj idą tak, tutaj idzie cegiełka fru. Oczywiście tutaj da się domyślić wszystkiego, ale mówię, gdybym miał 3 latka, szczepia się to ładnie, fajnie, gdybym miał 3 latka, mógłbym zdecydowanie mieć z tym większe problemy, tak?
No i zbrójka, moi drodzy, no i zbrójka. Zbrójka, no tutaj ten nadruk jest ładny w sensie, ale no mógłby być solidniej nadrukowany w sensie, no nie wiem co widzicie, są jakby przerwy, jakby troszkę farby tutaj troszkę oszczędzał, przy czym kamera oczywiście to brutalnie powiększa, więc w realu tego tak nie widać. Myślę, że jakoś okej, nie bałbym się, że to złamę. Wykonanie jak najbardziej dobre, śmiało można by to dawać mi się do Lego i tutaj też trzeba minimalnie siły włożyć, w sensie nie spadnie nam to samo, jest okejka z mojej strony. A właśnie, a po co to? A, kumam, bo źle zrobiłem, bo źle, moi drodzy, zrobiłem, już wszystko kumam, już wszystko naprawiam. Teraz jest dobrze, moi drodzy, teraz jest dobrze. Złóżmy sobie jednak samego króla, by dopełnić, a i nóżki nie zadrukowane, ale by dopełnić formalności budownictwa. Ciekawe jest to, że on ma tutaj łeb, który musimy ściągnąć. W sumie dobra, zaraz go weźmiemy, ten pelerynę włożymy, ściągnąć, albo dobra od razu. Nie wiem, czy zamszową stroną na zewnątrz, myślę, że zamszową, chociaż ona bez dwóch zdań będzie się bardziej brudzić, bardziej łapać kurz. No ale myślę, że tak zostało to stworzone, by właśnie zamszową stroną sięgać. Kolor skórki, kolor w sensie ten żółty jest ciutkę inny niż w Lego. Jest bardziej żółty, taki niestety powiedziałbym chamski żółty, taki serowy żółty. Jak ktoś złą farbą, jakaś kobieta ofarbuje włosy i ma taki świński żółty, to to właśnie jest takie, ile jest coś takiego jak świński żółty, bo chyba nie ma, ale szczerze to jest kwestia tylko i wyłącznie przyzwyczajenia. Ma on również mieczyk jeszcze w swoją dłoń, troszkę szkoda, że nie ma tarczy królewskiej i ma on również nakrycie głowy i całość prezentuje się w taki sposób i no cóż, wypada nam to teraz omówić z przybliżeniem. Moi drodzy, to już widzieliśmy, więc tutaj nikogo to już ten element nie powinien dziwić, ale trzeba na pewno mu przyznać wielkie, wysokie oceny, gdyż naprawdę jest tutaj ok. Jakość jest spoko, rozmontowywuje się to łatwo, buduje się to łatwo, jest jak najbardziej fajnie. Sam rycerz natomiast, król, troszkę dziwnie trzeba przyznać, wygląda ogólnie, bo ta korona wydaje mi się, nie, no dobra, jest ok, chyba się troszkę czepiam. Natomiast przyjrzyjmy się nadrukowi, aż mnie zabolało, moi drodzy, troszkę, że on nie ma nadruku na spodniach, bo byłoby w ogóle epicko. Skłożył się łatwo, a jak wiemy, z podróbkami często to nie jest wcale tak łatwo. Montaż chipka, czasem nawet palce wręcz bolą. Tutaj on składa się łatwo i jest ok. Jeżeli przyjrzymy się jego torsikowi, też jak najbardziej. No jest paski, jest bałość, są klamry, są jakieś chusty, przypiny, godła i gwoździe. Tutaj mnie trochę martwi, bo jak widzicie, no nie do końca niestety się dociska. Tutaj ma takie minimalne, to białe. Szkoda, bo zasługujesz na lepszą ocenę. Czyli tak będzie dobra ocena. Moi drodzy, miecz, który występuje również w Legosach, w Nexo Knightach chociażby był, wygląda jak najbardziej legitnie, jest twardy, nie bałbym się o jego jakość. Myślę, że jakość śmiało można porównać do Lego. Niestety tutaj ta rączka chodzi nam troszkę za lekko. Ta chodzi normalnie jak w Lego, ale ta, lepiej królu nie walcz tą rączką. Naprawdę, chodzi zdecydowanie za lekko. Jeżeli chodzi o tył, tutaj również dano nam nadruk, tylko czy to jest coś brudne? A, czekajcie, to muszę palca poślinić, pojeździć. Nie, to jest, kurde, pytanie, to jest chyba fabrycznie brudne niestety coś. Takie widzicie, szare elementy, no niedobrze. Troszkę szkoda też, no bo spójrzcie, tu mamy srebrny ten kolor, tu już jest biały. I pytanie teraz, czy im nie siadła farba, czy co? To ja nie wiem. Hełm jest taki pozłacany, ale zdecydowanie w inny sposób pozłacany, niż robią to klocki Lego. W sensie nie są to, nie jest to takie pozłacanie jak w latach 90., nie jest takie pozłacanie jak dzisiaj, jest to coś takiego pomiędzy, ale też jak najbardziej hełm powiedziałbym ok. Nie mamy żadnych tutaj wad, że coś wystaje, że coś się dzieje. No takim królem to... O! Nie powinniśmy gardzić, chciałem powiedzieć, moi drodzy. I w tym momencie król nam się troszkę wykrzaczył. No wykrzaczył nam się król, ponieważ główka mu nie chce teraz odczepić się od tego. No ajajajajaj. No szkoda. Po prostu chciałem w pełni omówić jego buźkę, tak po zdjęciu hełmu. No niestety tego nie zrobimy. A wydaje mi się, że nadruki na niej są ciut krzywe. W sensie ta broda jest krzywa, prawda? Krzywo nadrukowana. Ale nie zmienia to faktu, że i tak nie jest jak jakoś specjalnie źle, bym powiedział. No w sensie jak na podróbki, jest ok, jest akceptowalnie. I poprzednim lele dałem, tam były ninjagowe lele, dałem im 9 chyba na 10.
No temu dziewiątki nie dam, bo niestety posiada on ciutkę więcej błędów, mówię tutaj, począwszy od najsłabszych, czyli brak nadruku tutaj, chociaż można powiedzieć, że to nie powinno być srebrne i okej, jakoś to znieść, ale to, że teraz nam głowa nie chce się odczepić od hełmu, to by się dało zapewne jakoś rozwiązać, ale wiecie, teraz na wizji tego nie zrobię. Jedna rączka chodzi zdecydowanie zbyt luźno, druga już chodzi normalnie, natomiast zdecydowanie, jeżeli chodzi o plusy, to jest ta staranność nadruku we wszystkim, bo tutaj mimo wszystko, w sensie tam po prostu mógł być jednostkowy błąd z tyłu, ale reszta może tego nie mieć. Mamy nadruk w miarę ok, również tutaj ten element w ogóle nadrukowany, to jest wszystko pięknie, ładnie, moi drodzy, poczekajcie, jeszcze zrobimy test w zbrójce, jak on wygląda w samej zbroi, bardziej bitewnie, no i jeszcze bardziej, bo wtedy tu nie widzimy tego tyłu, więc jest ok, jeżeli to miałoby stać na półce, na jakiejś makiecie, czy na czymś, w ogóle super. Jeżeli mam się tym pobawić, jest minimalnie słabiej, ale oczywiście dalej jest to dobre do zabawy, nie to, że złe, dalej jest to dobre do zabawy. Jeszcze z takich plusików, no to jednak jakieś karty, z którymi coś tam możemy zrobić, a do minusików brak absolutnej instrukcji. Ja wiem, że to prosta konstrukcja, ale mówię, dla zdecydowanie młodszych fanów kasli i budownictwa, no, mogłoby to sprawić trochę problemu. Mimo wszystko. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na tym kanale. Lele jest podróbką, którą można kupować, można się bawić. Ja szkoda, że gdzieś te fabryki dojechali, polikwidowali, bo no kurczę, naprawdę to byłby dobry Chińczyk, który kupowałby zdecydowanie częściej. I zawsze gdzieś, gdzie go będę widział, to jednak postaram się go kupić, więc spodziewajcie się go, że jeszcze trochę go będzie na kanale. Abyście tego nie przegapili, kliknijcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i nadrabiajcie koniecznie inne, chociażby prawdziwo-klockowe zestawy kasy, które znajdziecie tutaj, czy takie, nie, podróbkowych nie miałem kasli. No to po prostu inne lele obczajcie. Baaaa!